Witam was serdecznie, z tej strony Prozure i wróciłem z youtuberami superbohaterami. Zapraszam! Wyjątkowo dzisiaj krótszy odcinek, pewnie już teraz w tle leci rysowanie twarzy Maćka, ponieważ dzisiaj rysujemy niekrytego krytyka. Na waszą prośbę, wiem, że sporo ludzi lubiło merytorykę i generalnie opowiadanie o tym, co robię, dlaczego robię, jak robię, w jakim programie i tak dalej. Tego wszystkiego zostawiam programy, które pojawiają się na początku każdej sekcji. Jeżeli będziecie oglądali materiały, na pewno zobaczycie, jakich programów używam, ponieważ one zawsze się pojawiają w lewym dolnym rogu. Co do samej pracy, powiem wam tak, jak zwykle, line art był rysowany w Adobe Animate, kolorowany również w Adobe Animate, natomiast cienie, potem cała forma do concept artu, jak i tło, światło, kolorystyka, filtry i wszystko, dodawanie chociażby dwóch barwy, czyli ciepłego światła i zimnego cienia, również było dodawane już Adobe w Photoshopie, najnowszym CC 2018. Tyle, jeżeli chodzi o programy. Niekryty był dla mnie, powiem wam szczerze, niezłą zagadką i sporym wyzwaniem, ponieważ nie ukrywam, że już od małego dzieciaka, od początku YouTube'a się go oglądało i gdybym chciał zawrzeć tutaj wszystkie gangi, byłoby ich naprawdę za dużo. Postawiłem na pewno na klasyczne naleśniki. Postawiłem na... No właśnie, chciałem dodać na drugiej ręce Morphing Time, czyli bransolety z Power Rangersów, ale zrezygnowałem z tego. Przyznam wam szczerze, zapomniałem, a później jak cieniowałem, dorysowałem po prostu rękę od koszuli i stwierdziłem, że prawdopodobnie to tak miało być, że nie zapomniałbym tego bez powodu, więc z elementu Power Rangersowego zrezygnowałem. Natomiast dodałem oczywiście siedzącego Elma. Ten skurczybyk musiał się znaleźć na ramieniu. Chciałem go na początku dodać w dłoni, którą niekryty trzyma na dole. Oczywiście od razu mówię, ponieważ większość z was pewnie grało w Hitmana i może delikatnie kojarzyć posturę, na której się, no nie ukrywam, mocno wzorowałem. Natomiast w ręce, którą niekryty trzyma na dole, ponieważ jedną ma zajętą patelnią, Elmo wylądował na barku. Jako że zrezygnowałem z zegarka z Power Rangersów do morfowania, czy tam do przemieniania się, czy ubierania kostiumów, postawiłem na dodanie blond peruki. Ci, którzy oglądają materiały, na pewno wiedzą, o co chodzi. Co dalej? Na mały dodatek postanowiłem dodać tutaj trochę mocy posępnego czerepu i wsadzić miecz Himena na plecy, tak żeby był mały smaczek, powiedzmy, jakiejś formy obrażeń bądź obrony. Ponieważ wiecie, że świat, który stworzyłem, jest strasznie brutalny i tutaj ktoś, kto ma miecz i kulę ognia w ręce, jak Zakre Blay, Paladyn, bądź wielkiego CKM-a i tarczę, jak Rojo, nie będzie się patyczkował i patrzył na Elmo i perukę. Ale jeżeli już mówimy o CKM-ie, wszyscy, którzy mają książkę, będą wiedzieli, o co chodzi, nie muszę tłumaczyć, dlaczego dodałem akurat CKM-a jako formę obrażeń bądź ataków potencjalnej serii animowanej. Uznałem, że jest to tak świetny pomysł, nie musiałem się jakoś za bardzo nad tym zastanawiać, nie musiałem dodawać wielu elementów, po prostu CKM. Tak jak mówię, ci, którzy znają książkę, będą wiedzieli, o co chodzi. Przyznam wam szczerze, że na tym etapie miałbym już skończoną całą postać, ale postanowiłem dodać jeszcze zwierzaczki, ponieważ niedawno niekryty zaadoptował Felka. To też dodałem go przy jego prawej nodze, natomiast przy jego lewej nodze dodałem drugiego psiaka, który jest już z nim od jakiegoś czasu. Uznałem, że jest to piękny obrazek, ponieważ mamy pełny, dopełniony kadr, mnóstwo elementów, które mam wrażenie w jakiś durnowaty, dziwny i nieprzemyślany sposób się dopełniają. Więc w ten oto sposób powstał concept art. Tak jak mówiłem, kolory dodałem jak zwykle w Adobe Animate. Bawiłem się też z kolorami, czy dodawać garnitur czarny, szary, jasny czy ciemny. Postawiłem na granat, potem na dwuczłonowe światłocień i w ten oto sposób, cieniując, dokształcając wszystko w Photoshopie, cały koncept doszedł do skutku. Niekryty, w tym momencie bardzo dziękuję ci za przyjęcie zaproszenia do mojej małej serii. Mam nadzieję, że efekt finalny ci się jakkolwiek będzie podobał. Widziałem, że też sporo rysujesz u siebie na Instagramie. Jestem, powiem ci szczerze, pełen podziwu, bo nie miałem pojęcia. Z tego co kojarzę, sam sobie tworzysz okładki na książki, jak i wiele komiksów i różnych ciekawostek, które są u ciebie na Instagramie. Tak jak mówię, no zaskoczyłeś mnie, nie spodziewałem się. Jesteś już drugą osobą z środowiska YouTube'owego, którą bardzo dobrze znam, a która coś na boku jeszcze tworzy artystycznie, co mnie bardzo cieszy tak naprawdę. Więc dzięki wam piękne za oglądanie. Pamiętajcie, rozwijajcie swoje pasje. Nieważne co to jest, róbcie coś, co sprawia wam radość, a kiedyś może wam to splusować. Jak nie pieniężnie, to na pewno będziecie mieli z tego zajebistą satysfakcję i radochę. A teraz zapraszam was na pokaz gotowego fanarta niekrytego krytyka jako superbohatera. Trzymajcie się i cześć!